Cześć, dzisiaj udało mi się kupić najnowszą supermocną wiertarko-wkrętarkę Parkside model PSBS-AP20LIA1. Wiertarko-wkrętarka jest naprawdę w ciężkiej, dużej walizce. Nie we wszystkich Lidlach można ją spotkać. Ja dopiero w czwartym spotkałem dwie sztuki na stanie. Wkrętarka jest oczywiście z silnikiem bezszczotkowym. Mamy tutaj zestaw z dwoma akumulatorami, z wiertłami, z bitami. Wkrętarka posiada 21 pozycji regulowania siły do kręcania, plus tryb wiercenia i tryb wiercenia z udarem. Maksymalny moment obrotowy tej wiertarko-wkrętarki to aż 80 Nm. Jest to pierwszy model takiej wiertarko-wkrętarki z Parkside'a. 36 tysięcy uderzeń udarowych na minutę. Jest to parametr bardzo dobry, jak na taką wkrętarkę. Wkrętarka jest dwubiegowa, na pierwszym biegu od 0 do 400 obrotów na minutę, na drugim od 0 do 2000 obrotów na minutę. Zestaw uchwytu wiertarskiego od 1,5 mm do 13 mm. Zostawię dwie baterie 2 Ah X20 V-Team, kompatybilne oczywiście z pozostałymi elektronarzędziami. Na urządzenie mamy 5-letnią gwarancję. Maksymalny otwór, jaki możemy wykonywać w drewnie, to 65 mm, w stali 13 mm, a w materiałach budowlanych w cegle 16 mm. Walizka, to co srebrne, jest aluminiowa, to czarne, wiadomo, jakaś dykta. Najpierw zobaczmy dolną szufladę. I tutaj identyczne dwa pudełka z bitami. Są to bity pokryte złotą farbą, jednak ja tu nie widzę żadnego zwężenia, nie są to raczej bity udarowe. 3-metrowa miarka. Dwa magnesy na początku. Dwa wkrętaki, jeden krótki, drugi długi. Ten krótszy zwykły wkrętak z magnesem, dłuższy z grzechotką. I tutaj możemy schować sobie kilka bitów. Łamany nożyk, fajnie ogumowany, jednak jak chodzi o jakość, to bym polecał jak na razie tylko Stanleye. Wewnątrz mamy schowane kilka zapasowych. Pudełko z wiertłami, mamy tutaj wiertła do drewna, do metalu i do betonu. I pora na gwóźdź, a raczej wkręt programu. Nie jest aż taka gruba i wielka, jak się wydawała na innych filmach. Produkcja Compernas. Fajne jest to, że dioda nie gaśnie od razu po puszczeniu spustu. W porównaniu z Erbauerem 120 Nm. Erbauer jest bardziej poręczny, natomiast Parkside, tutaj to ogumowanie, tą rękojeść ma bardziej miękką, przyjemną w dotyku. Dobra, moje pierwsze wrażenie, jak chodzi o tą wkrętarkę, no to nie jest aż taka ciężka, jak wydawałoby się po jej rozmiarach. Fajne jest to w porównaniu z poprzednimi modelami, że tutaj możemy z jednej lub z drugiej zamontować ten uchwyt na pasek, z której sobie chcemy. Ten pierścień regulacyjny jest dosyć duży. Będziemy spokojnie mogli w jakichś grubszych rękawicach zmieniać sobie tryby z jednego na drugi. Martwi mnie może tylko ten przełącznik, ponieważ tu czuć, że w środku jest wypełniony jakimś innym materiałem. Nie jest to jednolity kompozyt, tylko w środku jest coś miększego. I to podczas przełączania, podczas nacisku się wygina. Baterią 2 Ah to 2 kg 42 gramy. Samobody 1625 gramów. Dodatkowy uchwyt pomocniczy. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, ponieważ podczas wkręcenia długich wkrętów czy wiercenia niektórych dużych otworów te wkrętarki często wykręcają nam dłonie. Uważam, że już od 40 Nm powinny być takie uchwyty dodawane do wkrętarek. Z ogranicznikiem głębokości wiercenia, ze skalą. Z uchwytem i ogranicznikiem 2298 gramów. Świder 20. Bieg drugi. Jedynka.
Użyję teraz wiertła Irwina 32 mm. Wiertło tego typu mniej męczy wkrętarkę. Przygotowałem również śrubę 12 na 260 mm, ale skoro już tutaj przy 180 ma problemy, myślę, że zbyteczne będzie wkręcanie takiej długiej. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby tu danie chociaż jednego akumulatora 4 Ah niż dwóch dwójek, ponieważ potencjał takiej wkrętarki będzie można naprawdę wykorzystać podczas używania jej z akumulatorem 4 Ah, ponieważ dwójka przy większych obciążeniach może być to na 1-2 strzały. Czy warto coś takiego kupić? Jeżeli mamy swoje bity, mamy wiertła i te wszystkie ładowarki, akumulatory, lepszym rozwiązaniem byłoby kupić same body. Na pewno to korzystniej cenowo wychodzi, a w naszych warsztatach i tak dalej nie będziemy nosić tego w takiej walizce. Chodzi o samą serię Parkside Performance. Ja mam bardzo dobre zdanie, ale tylko o dwóch produktach z tej serii. O szlifierce kątowej, no i o pilarce tarczowej. Jeżeli nie macie wiertarkowkrętarki lub chcecie komuś sprawić prezent, myślę, że taki zestaw jest jak najbardziej super, każdy by się z niego ucieszył.